Uczestnicy spływu Dolną Wisłą 19 lipca zacumowali w Grudziądzu, jednak nie na długo. Nazajutrz ruszyli w dalszą trasę. Podróżnicy przyjęli ster na Gdańsk. Po drodze zatrzymają się m.in. w Elblągu. Komandorem spływu jest Wiesław Jankowski, któremu towarzyszą osoby niedosłyszące. Warto dodać, że dla kompanów pana Wiesława to pierwsza przygoda tego typu, w której mają okazję brać udział. Płyniemy z Bydgoszczy do Gdańska. Jest to spływ trasą wodną E70, rowerami wodnymi i innym sprzętem pływającym, mającym na celu m.in. promowanie tej trasy. Rozumiem. Drugi cel jest, płynie grupa niesłyszących z nami, no, którzy po raz pierwszy taką imprezę mają, więc też trochę chciałem im pokazać, jak to jest. No i śpią w namiotach, także nie normalnych, jak wszędzie, w domkach kempingowych i tak dalej. Nie? No spływ płyniemy, wypłynęliśmy 17 z Bydgoszczy. Byliśmy pod Chełmnem, ze zwiedzaniem Chełmna, później Świecia i teraz w Grudziądzu jesteśmy. A jakie będą kolejne przystanki? Następny będzie w Nowym, później Kwidzyń, Gniew. Z Gniewu dołącza duża, olbrzymia kawalkada, 50 kajaków plus gondola plus jeszcze i rycerze. I będziemy wpłynęli na wsparcie wojsk oblegających Malbork. Rozumiem. Organizuje to pan Włoszański, później stamtąd z Malborga do Elbląga, z Elbląga do Rybiny, z Rybiny do Sobieszewa i do Gdańska. Tyle jeszcze etapów nas czeka. Czy to jest kolejny już taki spływ, czy pierwszy? Dla mnie? Ja mam przy... Nie, dla grupy to jest pierwszy spływ, oni w ogóle pierwszy raz płyną. Rozumiem. A ja mam 10 tysięcy kilometrów kajakiem przepłynięty Wisłę 4 razy, w tym raz tratwą płynąłem z Krakowa do Gdańska w 2001 roku. Jakieś takie najpiękniejsze wspomnienie, z którym odcinkiem Wisły się wiąże? Oj, płynęli z nami w 1997 roku na tysiąclecie Gdańska Niemcy, Amerykanie, Słowacy. Zachwyceni byli Wisłą. Także ciężko powiedzieć, bo królowa polskich rzek, tak, trudno się dziwić. Tak, a po drugie ona jest przepiękna. Te łachy, wyspy, no w ogóle krajobraz nadwiślański jest bardzo ładny, nie mówiąc o miastach Sandomierz, Kazimierz, Płock i tak dalej, no i najładniejszy widok to jest właśnie tutaj te Spichrze, całe tutaj nabrzeże nadwiślańskie. Według mnie to jest najładniejsze na całej trasie. Uczestnikom spływu kibicują panowie Andrzej i Marian, którzy płyną galarą. Celem ich podróży jest Malbork. W wolnych chwilach podróżnicy zwiedzali miasto. Warto dodać, że spływ potrwa do 30 lipca. Czy panowie znaliście się wcześniej, czy jesteście przyjaciółmi, czy może poznaliście się teraz dopiero na spływie? Znam się od stycznia. W styczniu zrodziła się idea zrobienia spływu, który miał być pierwotnie z miasta Bydgoszczy do Gdańska. Rozumiem. I ten spływ jest przygotowany przez od tego czasu, tak? W styczniu była tylko idea. Wiadomo, że no są różne koleje losów. Nie możemy mieć tyle czasu wolnego na różnego rodzaju akcje. No i nastąpiła jakby zmiana i weryfikacja planu, że spływ tylko w jednej części będzie realizowany w pełni do Gdańska przez Pętlę Żuławską, a w moim przypadku galara płynie z Bydgoszczy do Malborka, no i wracamy później do z Malborka do Bydgoszczy pod prąd. Też będzie to sprawdzenie czasowe i możliwości powrotu łodzią tego typu. Rozumiem, ale dla pana to jest pierwsza taka przygoda. Czy to już któraś z kolei? Któraś z kolei. Jak zaczęła się pana przygoda? Tak, dokładnie. Bo wiem, że pan już od wczesnych lat ciągnęło mnie do pływania, żeglarstwa. Wcześniej zrobiłem jeszcze jako bardzo młody szczeniak kurs podfunulków, a później mój były harcerz i uczeń zapoznał mnie z chłopakiem, który był niezłym żeglarzem i zaczęliśmy się pływać na Wiśle. Uważam to za wspaniałe miejsce do nauki żeglowania. Nie jezioro, tylko właśnie Wisła. Bo kiedy na jeziorze przestaje wiać, to można zrobić herbatę. Jak na Wiśle przestaje wiać, to trzeba ruszyć szare komórki, bo to jest bardzo niebezpieczne.